poniedziałek, 4 sierpnia, nieopodal Czarnego doszło do pożaru pola. Na miejscu szybko pojawiło się 5 zastępów straży pożarnej oraz helikopter gaśniczy. Przy okazji pożaru doszło także do wypadku, w wyniku którego ucierpiała jedna osoba. O zajściu opowiedział nam dowódca zmiany jednostki ratowniczo-gaśniczej z Człuchowa, kapitan Piotr Frankenstein. Znajdujemy się tutaj na polach w okolicy miejscowości Czarne. Doszło tutaj do pożaru około 6 hektarów zboża na pniu. Pożar do końca jeszcze nie został ustalony, w jakich okolicznościach się rozpoczął. Prawdopodobną przyczyną może być tutaj ten spalony samochód, który stoi nieopodal. Tak jak tutaj widzimy, uległo spaleniu 6 hektarów zboża na pniu. Był to jęczmień i pszenica, z tego co udało mi się tutaj ustalić. Także tutaj się zbiegły dwa zdarzenia, bo jedno zdarzenie polegało na tym, że przygniotło mężczyznę w wieku około 49 lat, maszyna rolnicza typu kombajn zbożowy, a drugim zdarzeniem właśnie jest ten pożar, który tutaj widzimy, pogorzelisko po nim. Łącznie ile jednostek? Pięć zastępów straży pożarnej. Plus dwa śmigłowce. Tak, lotnicze pogotowie ratunkowe i śmigłowiec leśny wykonywał zrzuty tutaj wody. Tu przy dogaszaniu, przy tym pożarze tej słomy, zarówno ścierniska, jak i tego zboża na pniu, żadna osoba nie ucierpiała. Stan osoby poszkodowanej w wypadku z udziałem kombajnu był na tyle poważny, że na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. O tym zdarzeniu szerzej opowiedział nam lekarz obecny na miejscu wypadku. Pracownik obsługujący kombajn wchodził w czasie jazdy na maszynę, pośliznął się na podejście i spadł na jadące koło. Szczęśliwie nie wpadł po nie, tylko między koło a maszynę obróciło go tak z raz, tam dwa dookoła. Uraz wielonarządowy, klatki piersiowej, miednicy. Stan ogólny średnio ciężki, zabrało go. Zabiera go właściwie w tej chwili lotnicze pogotowie ratunkowe. Pacjent w stanie wstrząsu, podłączyliśmy płyny, stan się ogólny poprawił i w dobrym ogólnym stanie został przekazany lotniczemu pogotowi ratunkowemu. Czyli przytomny? Przytomny, rozmawia, pamięta wszystko, co się stało, opowiadał tą historię, jak do tego doszło. Na szczęście życie osoby poszkodowanej w wypadku nie jest zagrożone.